Kamper, którego chcę Wam dzisiaj zaprezentować, to Frankia F-Line 890 QDB w wersji wyposażenia fabrycznego Luxury, ale z rozbudowanymi różnymi elementami poprzez oficjalnego dystrybutora marki Frankia w Polsce, czyli Centrum Kempingowe Cargo z Poznania. Kamper ten jest zabudowany na Fiacie Ducato o dopuszczalnej masie całkowitej 5,5 tony. Jego wymiary to 311 cm wysokości przy 203 cm wysokości wewnętrznej, także jest to idealny kamper dla osób wysokich. Jego szerokość to 230 cm, a długość to 890 cm i właśnie ten czynnik chciałem najbardziej przetestować, ponieważ najwięcej jest pytań o to, czy takim dużym kamperem można gdzieś wjechać, czy nie będzie to problem. Przetestowaliśmy go w różnych warunkach, na dużych kempingach, ciasnych, na autostradach i na ciasnych i wąskich serpentynach górskich. Ta Frankia jest zabudowana na Fiacie Ducato, ale na podwoziu Alko. I właśnie podwozie i zawieszenie Alko, to jest ta trzecia oś, która jest tutaj dodana, daje mega stabilizację podczas jazdy. Ten samochód jedzie po prostu jak po szynach, w ogóle na zakrętach nie trzeba zwalniać, jest mega komfortowo. To, co wyróżnia kampery Frankia, to właśnie ten luk serwisowy i kabel schowany w ścianie. Tutaj nie musimy wozić swojego osobnego przedłużacza, po prostu wyciągamy ten kabel z samochodu i podłączamy kampera jak odkurzacz. Jak chodzi o luk serwisowy, to tutaj znajdziemy od razu zwiniętego węża do tankowania wody czystej, także po prostu go wyciągamy, podpinamy do kranu i tankujemy. Jak skończymy, to go zwijamy. Dodatkowa funkcja tego luku serwisowego to opróżnianie zbiornika z wodą szarą. Mamy tutaj od razu zamontowany wąż, który jest mega elastyczny. Możemy go podpiąć na parceli bezpośrednio do kanalizacji, a jeżeli gdzieś jest ta kratka dalej, to po prostu nie rozlewamy tej wody szarej pod kampera, nawet na punktach serwisowych, tak jak zazwyczaj w standardowych kamperach, tylko możemy tą wodę szarą doprowadzić bezpośrednio do kanalizacji. Jest to bardzo fajne rozwiązanie. Tu jest tylko zawór, odkręca się go i woda się opróżnia. Wylewanie wody w ten sposób jest bardzo fajnym rozwiązaniem, ale niestety jest tutaj jeden minus. Odpływ jest chyba nie do końca z samego dołu i nigdy nie wyleje się 100% wody szarej, także zawsze tam zostanie trochę szlamu, także trzeba o tym pamiętać. To, co wyróżnia Frankię zabudowaną na Fiacie od Franki zabudowanej na Mercedesie, to dużo większe luki pod podłogą. Tutaj dodatkowo mamy luk na przestrzał, także możemy wsadzić dłuższe narty, czy na przykład tą dużą szczotę do czyszczenia kampera. No i jakby możemy pochować przeróżne skrzynki i to wszystko fajnie posortować. Dostęp do tej półki mamy również przez kanapę wewnątrz kampera, także możemy tutaj trzymać jakieś rzeczy, które potrzebujemy na szybko wyciągnąć. Z tej strony znajdziemy też zewnętrzne przyłącze prysznica. Bardzo fajne miejsce, nie jest ono od frontu, także jak chcemy się przemyć, nie musimy tego robić pod markizą z przodu, tylko właśnie tutaj z tyłu. Możemy sobie regulować na wodę ciepłą albo zimną. Z tyłu kampera po lewej stronie mamy też dostęp do garażu, ale taki ograniczony szerokością, ale idealnie, bo mieszczą się tutaj nasze skrzynki Robusto, także jest dostęp do wszystkiego bardzo wygodny. To, co jest charakterystyczne w kamperach Frankia, to bagażnik otwierany właśnie z tyłu kampera. Jest to mega wygodne, jakby dostęp do wszystkich rzeczy jest bezproblemowy. Tutaj nawet wkładamy rower i nie ma problemu. Ze względu na klapę bagażnika, bagażnik rowerowy też musi być zamontowany bardzo wysoko, ale za pomocą korbki on się obniża. Możemy zapakować rowery aż 3 i podnieść je wyżej. Nad bagażnikiem zamontowana jest kamera cofania firmy Zenec. Dostęp do tylnego garażu mamy również przez drzwi umieszczone z prawej strony. Są one na tyle szerokie, że bez problemu tutaj wkładamy większość rzeczy. Sama pojemność bagażnika jest wystarczająca. Wozimy tutaj wszystkie rzeczy, które są nam potrzebne jako dla czteroosobowej rodziny, czyli wszystkie krzesełka, stoliki, skrzynki, w których mamy różne rzeczy, supa, grilla, nawet 2 rowery dziecięce i dużą przyczepkę rowerową dziecięcą. Nasze rowery dla osób dorosłych wozimy na zewnątrz na bagażniku rowerowym. Garaż dodatkowo jest wyścielany tapicerką, także jest przyjazny do oka, ale dodatkowo jest podgrzewany, także podczas wyjazdów zimowych spokojnie możecie tutaj rozwiesić wszystkie mokre ubrania. One bez żadnego problemu wyschną. Camper miał być jeszcze wyposażony w podpory hydrauliczne marki HP Hydraulics, ale niestety producent ma opóźnienia w dostawach, także podpory są zamówione i pewnie jak tylko dotrą, to zostaną zamontowane w tym kamperze. Do tego czasu musimy się wspierać tylko podporami, które są zamontowane z tyłu. Są to podpory ręczne, które nie tyle wypoziomowują, ale usztywnią przede wszystkim tył kampera. Jeździmy, sprawdza się to całkiem ok. To, co jeszcze jest charakterystyczne dla kamperów Frankia, to dwie kasety. Dwie kasety dostajecie od razu w standardzie. Tutaj mamy akurat luk, gdzie wkładamy kasetę toalety chemicznej i tam jest faktycznie toaleta. A zawsze jest drugi luk, w którym seryjnie jest jakby schowek na tą dodatkową kasetę. Cały czas będę wszystkich Was zachęcał do wożenia dwóch kaset. Nigdy Was wtedy nie zaskoczy sytuacja, gdzie na przykład brakuje miejsca, gdzie można to wylać. Także to możecie wozić w każdym kamperze, nie musi być osobnego luku, tak jak tutaj w tej Frankii. Można po prostu to zawsze wozić w garażu. Te kasety są szczelne. Na środku kampera pod markizą znajdziemy też przyłącze zewnętrzne grilla. Także po prostu na szybko złączkę grilla gazowego podłączamy i można z niego korzystać. Nie trzeba się podłączać osobno do butli gazowych, które są tu obok. Z tej strony mamy też dostęp do luku, który jest na przestrzał kampera, który pokazywałem Wam z drugiej strony. To jest na tyle szeroko, że możemy pomieścić jeszcze jakieś buty i inne wszystkie rzeczy. No i mieć dostęp do tych właśnie nart, które możemy tam wsadzić. Kamper został też wyposażony w aluminiowe butle gazowe wielokrotnego tankowania. Mamy tutaj zewnętrzne wyjście gazu, także na każdej stacji LPG te butle sobie dotankujemy. Także podróżując zimą po całej Europie nie musimy się martwić o wymianę butli w innych krajach. Te butle sprawdzają się bardzo dobrze. Mamy oczywiście zamontowany duo control z crash sensorem, także butle mogą być cały czas odkręcone w trakcie jazdy i żadne prawo nam nie zabroni jeździć z odkręconymi butami. Camper został też doposażony w markizę marki Thule. Jest to markiza 5-metrowa i to jest coś, co bym raczej zmienił na 6-metrową, ponieważ z tej strony widać, ona kończy się trochę za szybko. Podczas silnego deszczu, jak zacina z boku, no to jeżeli tutaj mamy stolik, to trochę nam może popadać, ale to tylko w trakcie mocnego deszczu połączonego z wiatrem. Nad wejściem znajduje się lampka z fotokomórką, fotoczujką. Po prostu jeżeli ktoś podchodzi pod kampera, ona nagle się włączy. Jeżeli nie ma tutaj ruchu, to się wyłącza. Także jest to taki trochę alarm. Ale właśnie, jeżeli chodzi już o alarm, to kamper, którym my jeździmy, nie mógł być niewyposażony w alarm Thitronik. Znajdziecie pełny film na temat tego alarmu na naszym kanale YouTube. Co to jest tak na szybko Thitronik? Przede wszystkim alarm z czujkami w każdym oknie, czujki gazowe wewnątrz kampera i co najważniejsze, z czego korzystamy cały czas, możliwość otwierania kampera za pomocą smartfona. Chodźcie teraz do środka, pokażę Wam, jak tam jest wygodnie. Witam we wnętrzu Frankii F-Line. To, co jest tutaj wyjątkowe, to właśnie ten układ. Układ, który zazwyczaj jest spotykany w dużych linerach za grube miliony, to tutaj właśnie go zmieścili. A dokładnie chodzi o te trzy fotele. To są trzy fotele lotnicze, czyli ja siedzę na tym trzecim. Jest duży stolik zwany barem. Pod tym stolikiem nie ma żadnej nogi, także nie ma się o co potykać. Jest dużo przestrzeni. Żeby stolik powiększyć, żeby wszyscy zjedli, rozsuwamy go w ten sposób i jest bardzo, bardzo wygodnie. Jeździłem naprawdę wieloma kamperami i szczerze mogę Wam powiedzieć, że to jest jeden z moich ulubionych układów. Przede wszystkim dlatego, że jest to idealny układ do pracy zdalnej. To biurko jest naprawdę wygodne. Możemy tu pracować przy komputerze zarówno podczas jazdy, jak i na postoju. Tutaj w stoliku jest jakby schowek z różnymi gniazdkami. 230, USB i 12V. Także bez problemu możemy sobie podłączyć ładowarkę. I tutaj w tych drzwiczkach jest takie specjalne wyżłobienie, z którego wychodzą kable. Kończymy pracę, chowamy wszystkie przedłużacze tutaj i jest już czysto na stole. To jest naprawdę rewelacja. Sam fotel jest dokładnie taki sam jak fotel kierowcy czy pasażera z przodu. Ma te same funkcje regulacji. Góra, dół, przód, tył i jeszcze możemy sobie pochylić całe siedzisko. Jedyny minus, jaki tutaj zauważyłem z tym stołem, to niestety on jest nieregulowany. On jest już przymocowany na stałe do ściany Jeżeli chcemy bardziej pochylić oparcie tego fotela, no niestety jakby tutaj nie ma takiej możliwości. Także jeżeli ktoś chce podczas jazdy się położyć, to musi zająć miejsce tutaj na tym fotelu trzecim. Jak chodzi o miejsce dla czwartego pasażera, to właśnie mamy tutaj ławkę, która jest znana z układów face to face. Jak jedziemy z dzieckiem, to nie ma problemu, bo akurat Frania fotelik montuje tutaj. Nie ma tutaj jakby złącze isofix. Także ja mam swoje takie pasy kotwiczące, które są przymocowane do ramy całego fotela, wyciągnięte pomiędzy pufami i podłączam tutaj ten fotelik normalnie na złącze isofix. Ale jeżeli miałaby tu jechać osoba dorosła, to po prostu musimy wyciągnąć tą pufę i nogi się wkłada tutaj. Tak samo przez tą pufę właśnie jest dostęp do tego luku bagażowego, do którego też jest dostęp od zewnątrz. Nad fotelem zlokalizowanym przy barze jest taka szafeczka, w której możecie podtrzymać sobie gazety albo na przykład nasze przewodniki kempingi Europy. Znajduje się też tutaj odtwarzacz DVD, a odtwarzacz DVD jest podłączony z tym oto telewizorem. No i mamy tu jeszcze dodatkowo głośnik. Łóżko ma siatkę zabezpieczającą, także to jest idealne miejsce dla dzieciaków. Mamy tam też taki rancik z przyłączem prądu i z USB. Okienko wentylacyjne i doświetlające. To, co jest ważne, jak chodzi tutaj o tą siatkę, to nasz Franio tutaj sobie znalazł miejsce do wychodzenia. Akurat nisko jest ta ławka, także sam sobie bez problemu potrafi stąd wyjść i nie musi nas budzić w środku nocy, jak chce na przykład pić. Przejdźmy do szoferki. Sama deska rozdzielcza jest to Fiat Ducato z rocznika 2021, także deska rozdzielcza jeszcze jest przed liftem, także tutaj się za dużo nie zmieniło. Ale co tutaj mamy? Mamy 9-stopniową automatyczną skrzynię biegów, mamy tempomat, silnik jest 160-konny i przy takich średnich prędkościach przelotowych do 110 km na godzinę jadąc po autostradzie, spalanie mamy rzędu 14–15 litrów na 100 km. Odnośnie nawigacji, to mamy tutaj stację multimedialną od Zeneca. Znacie ją, w pilocie żeśmy korzystali z prawie takiej samej. Model był troszkę wyższy tutaj z pokrętłem, ale tak naprawdę nie różni się niczym. Mamy tutaj załadowaną kartę z mapą TomTom. Poprzez Bluetootha sterujemy muzyką i wszystkim. W całym kamperze od szoferki po tylną sypialnię wszędzie mamy wyłożone dywany. I jest to naprawdę bardzo fajna opcja. Po raz pierwszy jeździliśmy z tymi dywanami kiedyś szasonem. Ostatnio przez rok mieliśmy je w pilocie. Teraz są we Frankii i dywany będą jeździć z nami zawsze. Przede wszystkim nie czuć pod gołą stopą tego piasku. Wystarczy poodkurzać i naprawdę się to sprawdza świetnie. Jedyny minus, jaki tutaj zauważyłem we Frankii, to po prostu te dywany we Frankii nie są jakoś podgumowane i musimy znaleźć sposób, żeby je może nie przykleić, ale jakoś zabezpieczyć, żeby tutaj po samochodzie nie jeździły i się nie przesuwały. No ale to po prostu wszystko jest do dopracowania. To, co jest wyjątkowe jeszcze w tej Frankii, to kuchnia. Zazwyczaj kuchnia w kamperach jest w kształcie litery L. Tutaj mamy w kształcie litery I, czyli jest po prostu podłużna, przez co jest dużo więcej przestrzeni tutaj w przejściu. Mamy schowany tutaj trzeci palnik, przez co jak go nie używamy, a tak naprawdę nie użyliśmy go jeszcze ani razu, mamy dużo większy blat roboczy. Znajduje się tu półeczka na ekspres do kawy albo na coś innego, my akurat wykorzystaliśmy to na ekspres, no ale musieliśmy też samodzielnie sobie dorobić taką gumeczkę, która ten ekspres przytrzymuje, żeby nie spadł podczas hamowania. Mamy duży kosz na śmieci. Tego akurat nie było w Platinie. W Platinie kosz na śmieci był tylko tutaj w Blacie. Także tutaj mamy dużą szufladę. Są osobne szuflady na jakąś żywność i talerze. Jak chodzi o półki, tutaj nad kuchnią to jest ich bardzo dużo. Mieścimy tam jakby całe nasze pożywienie i naczynia. Tutaj mamy kilka szaf cargo. Góra, dół. Także takich miejsca do przechowywania jest naprawdę dużo. Dodatkowo zamontowaliśmy jeszcze filtr do wody pitnej. Nosimy Camper Water. Ten filtr ciągnie nam wodę bezpośrednio ze zbiornika wody czystej. Filtruje ją, no i jest zdatna do picia. Ale żeby tak nie było bez minusów, to na przykład w Platinie była dedykowana miejsce na tą zasłonkę. Tutaj można było sobie ten blat jeszcze powiększyć. Tutaj niestety tego nie ma. No też nie ma tego gdzie dać. Znaczy, można dać tu, ale potem jak nagle o tym zapomnimy, ruszymy kampera, to po prostu spadnie. Jak już jesteśmy w kuchni, to oczywiście nie mogło zabraknąć tutaj lodówki. Mamy tutaj lodówkę Dometica z osobną komorą chłodniczą i osobną komorą do zamrażania. Drzwi są otwierane dwustronnie. No i mamy jeszcze piekarnik. Piekarnik niestety potrafi pohałasować. Oczywiście możemy jakby tą kratkę wyciągnąć na czas jazdy, ale my sobie po prostu radzimy w ten sposób, że wkładamy taką szmatkę i już jest cichutko. Nad drzwiami standardowo znajdziemy panel kontrolny, którym zarządzamy jakby i pompą wody, i włączamy prąd i tak dalej, i tak dalej. Możemy tutaj też opuścić telewizor. Znajdziemy tutaj taką szafeczkę na różne podręczne rzeczy. Tutaj mamy też panel kontrolny od Alde. Opuszczanie i podnoszenie rolety, opuszczanie, podnoszenie łóżka. Mamy tutaj pilota od klimatyzacji. No a jeżeli chodzi o panel kontrolny, to brakuje mi w nim takiego alarmu, który będzie informował, że już zbiornik z wodą czystą jest napełniony. Widziałem to w Concordzie, na którym jeździliśmy ostatnio. Tutaj akurat we Frankii jest problem o tyle, że są bardzo cienkie przewody doprowadzające wodę czystą do zbiornika z wodą czystą. Mamy zbiornik 150-litrowy i tankowanie trwa wieki. Żeby gdzieś tam tego nie przelać, taki alarm by się przydał. Jeszcze z takich największych plusów to taka niezależność energetyczna w tym kamperze. Dwa mocne solary na dachu, duże akumulatory i przede wszystkim bardzo mocna przetwornica, która daje nam 230 do każdego gniazdka, co nie jest takie oczywiste w wielu kamperach. To naprawdę ułatwia podróżowanie, nie trzeba się podpinać do prądu na krótszych postojach. Naprawdę petarda. Przedczas na łazienkę. Mamy tutaj bardzo duży prysznic, w którym nawet Kasia się mieści, jak chodzi o wysokość. Tutaj mamy też taki wieszak na ręcznik. Jak mówiłem wcześniej, zbiornik z wodą czystą to jest 150 litrów i na naszą czteroosobową rodzinę starcza nam na jakieś 2-3 dni bez konieczności tankowania. Dział prysznicowy-łazienkowy możemy oddzielić właśnie tymi drzwiami. I jeszcze tymi drzwiami. Z całej łazienki możemy sobie zrobić osobne pomieszczenie, bardzo przestronne. Tutaj w tej części łazienkowo-centralnej jest umieszczony właśnie klimatyzator. Ja bym wolał, żeby tutaj było po prostu okno, które by doświetlało tak bardziej naturalnie, bo tutaj też okna nie ma, tylko mamy lampę LED-ową. To samo dotyczy toalety. Po prostu brakuje naturalnego światła i możliwości wentylacji tych pomieszczeń. W samej toalecie znajdziemy kaloryfer Alde, także łatwo można wysuszyć ręczniki czy jakieś rękawiczki, rzeczy zimą. Mamy bardzo dużo szafek chowanych za lustrem. Jest umywalka, która jest dosyć problematyczna, ponieważ ona ma bardzo płaskie dno i po prostu jeżeli stoimy trochę krzywo, to zbiera się woda i ciężko ją jakby domyć. No ale co jest fajne, to ceramiczna toaleta Thetforda, kasetowa. Obok umywalki znajdziemy też gniazdko na 230V i dosyć pojemną szafkę, w której producent zmieścił nawet kosz na śmieci. Jak chodzi o tylną sypialnię, to jest to standardowy Queen's Bed, ale może nie taki standardowy, bo na czas postoju jest on zsunięty do tyłu. Żeby go rozłożyć, możemy go rozłożyć automatycznie, naciskając przycisk tutaj pod telewizorem. Ale jeszcze pod łóżkiem znajdziemy dwie szuflady. Mamy też kaloryfer Alde. Kilka schowków w podłogach, znaczy kilka, dwa, po prawej i po lewej. Po lewej stronie kampera jest duża szafa na garderobę wiszącą. Tutaj jest też taka szafka trochę narożna, tak nie do końca wiemy, co w niej trzymać, bo jedna część jakby półki jest bardzo wąska, druga jest szeroka, także jeszcze nie znaleźliśmy na to sposobu. No i po lewej i po prawej stronie znajdziemy też dwie szafki na garderobę wiszącą. Mamy tam też lampeczki, przy których jest złącze USB, także można telefon ładować. I takie praktyczne półeczki, gdzie można sobie trzymać książkę, telefon czy cokolwiek. W sypialni znajdziemy też telewizor, to jest akurat Smart TV, także jak ma połączenie z internetem, możemy oglądać Netflixa i różne takie rzeczy w internecie, także nie potrzeba anteny satelitarnej. Jedyny minus to jest strasznie słabe nagłośnienie, tutaj jakby wbudowane w sam telewizor, także jakbym korzystał z tego kampera dłużej, to raczej bym sobie rozbudował to o dodatkowe głośniki. Tutaj w sypialni znajdziemy też czujnik gazów narkotycznych od Thitronika. i brakuje nam tu gdzieś gniazdka 230 V. Akurat wszędzie jest, ale w sypialni po prostu tego nie ma, także to jest coś, co powinno być dopracowane. W całym kamperze znajdziemy bardzo klimatyczne oświetlenie, które możemy sobie dowolnie regulować, rozjaśniać, przyciemniać, by punktowo oświetleniem poświecić. Oczywiście jest LEDowe, także oszczędne i daje fajny klimat. Podsumowując już nasz prawie 6-miesięczny test, bo za miesiąc dokładnie kończy się 6 miesięcy, muszę Wam powiedzieć, że jest to kamper, za którym będziemy bardzo, bardzo mocno tęsknić, a wręcz jestem w stanie powiedzieć, że to jest kamper, na którego bardzo chętnie zacznę odkładać, żeby sobie go kupić, jak tylko zakończymy robić dla Was inne testy. Nie wiem, kiedy to będzie, ale przede wszystkim to, co nas urzekło w tym samochodzie, to właśnie ten układ i jakość wykonania. Ten stół, przestrzeń w living roomie, że tak powiem, jest rewelacyjna. Jest to samochód idealny dla osób, które lubią podróżować i pracować, dla osób, które jeżdżą z dzieciakami albo po prostu nawet w 3 czy 4 osoby dorosłe i potrzebują bardzo wygodnego fotela z tyłu. Tutaj, na którym siedzę, jest regulowany i po prostu rewelacyjny. Nie mogę nie wspomnieć o jakichś tam kilku minusach, które znaleźliśmy w tym aucie, które jakby bardzo często, to są drobne rzeczy, ale po prostu bardzo często nas irytowały. Przede wszystkim to właśnie te cienkie przewody od instalacji wodnej, przez co tankowanie wody świeżej trwa troszkę dłużej niż powinno. Pióra wycieraczek są źle dobrane, tutaj trzeba by dobrać jedną, troszkę przedłużyć, ponieważ jak wycieramy wycieraczkami, szczególnie jak szyba jest brudna, to dokładnie na środku zostaje taki zaciek, którego po prostu już żadna wycieraczka nie jest w stanie zabrać. Przez większość testu drażniła nas skrzypiąca pokrywa od zbiornika wody świeżej w sypialni, która się znajduje w podłodze. Po prostu jak się chodziło, to skrzypiało. Dzisiaj obróciłem tę pokrywę, przestało skrzypieć. Także po prostu są pierdółki, które łatwo można naprawić. Przy większości tankowań często zapowietrzał się zbiornik paliwa. Byłem we Fiacie, Fiat na gwarancji już to raz zrobił. Niestety w ostatnim czasie też zaczął się znowu zapowietrzać, także znowu czeka mnie wycieczka do Fiata. Także to jest jakby coś już po stronie Fiata. Ale ogólnie też z podwozia jako Fiat jestem mega zadowolony. Silnik jest tutaj odpowiedniej mocy. No i co najbardziej też, tak jak chodzi o właściwości jezdne, mi tutaj spasowało, to właśnie te 3 osie. Samochód jest mega stabilny i po prostu jedzie się bardzo, bardzo bezpiecznie i wygodnie. Muszę powiedzieć, że tutaj akurat jeździłem już różnymi Fiatami, różnych producentów kamperów i tutaj ta szoferka i sam silnik jest chyba najlepiej wygłuszony z kamperów zabudowanych na Fiacie, którym jeździłem dotychczas. I naprawdę jest cichutko. Test tego kampera umożliwiła nam firma Cargo z Poznania, która jest wyłącznym dystrybutorem i importerem kamperów marki Frankia w Polsce. Do końca września 2022 roku ten kamper jest jeszcze u nas, jest cały czas na sprzedaż. Jego aktualna cena po naszym teście to jest niecałe 900 000 złotych brutto. Przejechane ma około 15 000 kilometrów. Po tym czasie wraca do Cargo, będzie na targach Caravans Salon w Poznaniu, jeżeli się do tego czasu nie sprzeda. Jeżeli do końca września macie ochotę go zobaczyć, chcecie się przejechać, zapraszamy do nas, do Bielska Białej. Kontaktujcie się po prostu przez naszego Facebooka, czy bezpośrednio na maila, którego znajdziecie u nas na stronie campers.com. Dzięki, mam nadzieję, że ten test rozwiał Wasze wątpliwości. Odpowiednio zaprezentowaliśmy ten pojazd i już wiecie, czego szukać.